Od dziś w całym kraju w ośrodkach onkologicznych pomagają pacjentom specjalni koordynatorzy. Jest to efekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej, która weszła w życie 20 kwietnia. Zakłada ona wprowadzenie nowego modelu zarządzania opieką onkologiczną w Polsce. Zakładamy tam takie procedury, które umożliwią wykrywanie nowotworów na jak najwcześniejszych etapach ich zaistnienia. Pozwoli to z kolei na szybkie, skuteczne leczenie, na coraz bardziej skuteczne leczenie w ramach tej niezwykle trudnej choroby. Każdy szpital wchodzący do sieci onkologicznej będzie musiał mieć koordynatora. W skali kraju powinno się ich pojawić docelowo 700. W Zagłębiowskim Centrum Onkologii zatrudnionych jest jak na razie 4 koordynatorów. Jest to bardzo istotny element w całej opiece onkologicznej, ponieważ bardzo często pacjent o chorobie onkologicznej dowiaduje się nagle, nieprzygotowany, no my nie czekamy na chorobę, prawda? I pacjentowi samemu jest bardzo trudno się w gąszczu tych różnych przepisów, różnych schematów leczenia odnaleźć. Koordynator ma za zadanie, aby tego pacjenta bezpiecznie prowadzić, powiem tak w cudzysłowie, za rękę. A koordynatorem może zostać każdy, kto został odpowiednio przeszkolony, był pacjentem lub pracuje jako sekretarz medyczny czy statysta medyczny. Do obowiązków koordynatora przede wszystkim należy komunikacja z pacjentem, prowadzenie pacjenta przez wszystkie etapy ścieżki diagnostyczno-terapeutycznej, umawianie terminów badań diagnostycznych, umawianie terminów wizyt kontrolnych, umawianie oczywiście terminów konsyliów i nadzór nad prawidłowym wykonywaniem planu leczenia, które zostanie zadecydowane na konsylium lekarskim. Ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej zakłada, że każdy pacjent, niezależnie od miejsca zamieszkania, otrzyma opiekę onkologiczną opartą na jednakowych standardach diagnostyczno-terapeutycznych. Realizacja etapów leczenia ma przebiegać przy współpracy specjalistów z różnych dziedzin medycyny.